A co robi Rose? Ten miś też mi się przyda. Wow, spójrzcie tylko, jak bardzo zmieniło się moje słodkie autko. Robi się coraz bardziej podobne do mnie. To różowe futerko sprawi, że mój samochód będzie wyjątkowy. Wygląda niesamowicie. Dziewczyny, patrzcie! Samochód Rose wygląda teraz o wiele fajniej. Przyjrzyjmy się bliżej. Jest taki miękki. Taki miły w dotyku. Widziałyście te fajne rzęsy? Widzisz, Ben? Mój samochód podoba mi się bardziej niż twój gruchot. Co? Gruchot? Zamierzam zmienić ten samochód w prawdziwą bestię. Wszystko, co muszę zrobić, to nacisnąć jeden przycisk. Po tym tuningu nawet nie poznacie mojego auta. Super! Teraz pomaluję cały samochód na czarno. Wyszło idealnie. Od razu widać, że tym samochodem jeździ prawdziwy przystojniak. Muszę dodać jeszcze tylko kilka drobnych szczegółów. Rewelacja. I złote kolce będą idealnym wykończeniem. No i co powiecie? Wow, Ben, to jest takie fajne! Jesteś taki brutalny, a twój samochód jest taki sam. Macie rację, dziewczyny. I mój samochód jest zdecydowanie ładniejszy niż jakieś różowe pudło. Jak sprawić, żeby mój samochód wyglądał fajniej niż Bena? Wiem! Trzeba zająć się jego wnętrzem. Tutaj też musi być wszystko na różowo. Patrzcie, jakie fajne siedzenia. Nie można zapomnieć o misiu. Dodam jeszcze te słodziutkie ozdoby. Im tego więcej, tym ładniejszy będzie mój samochód, a ja będę jeszcze szczęśliwsza. Z przyjemnością przejrzę się w tym lustereczku. Nastrojowe oświetlenie też nie zaszkodzi. Super! Dziewczyny, co myślicie? Rose, to przerosło wszystkie nasze oczekiwania. Bardzo fajnie. Ben, czego tu chcesz? Spadaj do swojego nudnego samochodu. Ej! Jeszcze zobaczymy, czyj samochód jest nudny. Zaraz to naprawię. Dodamy kilka łańcuchów. Łańcuch dodam też na kierownicę, żeby wszystko było w jednym stylu. Z przodu postawię cukierki dla gości. A pod lusterkiem powieszę tego słodkiego szkieletorka. No, teraz wygląda idealnie. Dziewczyny, chodźcie! Nie, tu nam się bardziej podoba. Co? Serio? Mam tu kilka fajnych kolców, patrzcie. Aj, jak to boli. Co robić? Jak je do mnie zwabić? Wiem, dlaczego nie pomyślałem o tym od razu. Zamienię samochód w prawdziwy salon gier. Nie tylko wstawię konsolę, ale i różnego rodzaju smakołyki. Na przykład lodówkę z kolą. Wszyscy ją uwielbiają. Wyszło super. A masz. Co on tam wymyślił? Dziewczyny! Co? Czekajcie, znowu uciekły? A masz, atakuj go! Dobrze mu tak. Może z mojego bagażnika też uda się zrobić coś fajnego? Sprawdźmy. Na początek na pewno muszę pozbyć się śmieci. A może zamienię bagażnik w prawdziwy dziewczęcy domek marzeń? Będzie dużo różowego, dużo lalek i pluszaków. Dziewczyny, co myślicie? Rose, nie przeszkadzaj, my tu gramy! Nie pomogło. To nie fair. Ben, fajnie wymyśliłeś z tą kolą. Ech,
Wygląda na to, że będę musiała sama pić pyszne koktajle z owocami i innymi słodkościami. Dziewczyny, może się poczęstujecie? Co myślisz, Mary? Nie odmówię. Stop! Nie odchodźcie ode mnie! Ja też mam pomysł na coś pysznego do jedzenia. Z przodu mogę zrobić naprawdę fajne hot dogi. Konstrukcja gotowa. Muszę tylko zgrillować kiełbaski. Co za aromat. Dziewczyny, zaraz będzie gotowe. Ojej, to jest naprawdę ekstra. Proszę. Smacznego. Rose, może ty też masz ochotę? Ben, mam cię dosyć. Nikogo nie potrzebuję. A, co się tam dzieje? Może wystarczy, to okropne. W dodatku jest tak głośno. Ale dziewczynom się podoba. Ben, graj dalej. To naprawdę super impreza. Nie pęknij zazdrości, Rose. Więc chcecie imprezę? No to dostaniecie. I będzie fajniejsza niż jakieś tam rzępolenie Bena na gitarze. Zrobię sobie własny klub tuż przy bagażniku mojego samochodu. Kolumny, światła i kula dyskotekowa. To wszystko stworzy atmosferę idealnej imprezy. No i oczywiście moja DJ-ska konsola. Dziewczyny, zapraszam! Wow, ta muzyka jest taka ekstra! Już biegniemy! Dokąd? Uciekły? Ale super! Jakie zmienne są te kobiety! Rose, czego ty tu chcesz? Pokłóćmy się. Lepiej wpadaj do nas, potańczymy. Serio? To bardzo miłe. No to chodźmy. Rose, Ben, to najlepsza dyskoteka, na jakiej byłam. Dobra, chwileczkę. A co my tutaj mamy za smakowitości? Oczywiście chodzi o burgery. Emma nie zamierza czekać ani minuty dłużej. To jest takie pyszne. A w niej przebudził się zwierzęcy apetyt. Jedyne, czego brakuje, to keczup. I podczas gdy dobra Lily próbowała pomóc swojej przyjaciółce, Emma wymyśliła żart. A gdyby tak zamiast sera włożyć ręcznik? Ha, wygląda na to, że za chwilę będzie niezła jazda. Mam cię! Nasza przyjaciółka w różowym tego nie przewidziała i teraz z jej burgera zostały tylko resztki. A tak, trzeba mieć się na baczności. Lizak? Nieźle, ale jakoś mało. Ale za to czarna zawodniczka ma prawdziwy skarb. Po prostu to, czego potrzebują wszyscy miłośnicy słodyczy. No okej, okay. Emma nie chce się podzielić. Ale Lili nie ma wcale zamiaru jej więcej namawiać. Zje swojego lizaka i będzie zadowolona. Mały, ale i tak pyszny. Więc nie ma co zadzierać nosa, Emma. Ciekawe, czy Emma ma w sobie choć odrobinę tego czegoś. Jednak chyba niekoniecznie. Czy ona będzie jadła tego lizaka przez 2 godziny? Nic ciekawego. Emma chce pokazać, że nie jest taką nudziarą. Padła na rewelacyjny pomysł. Wow, to wygląda naprawdę innowacyjnie. Chociaż zaraz... Co to za zapach? Ups! Czy język nadal jest na swoim miejscu? To na pewno boli. Trzeba ją ratować. Wiadro wody i język wróci do normalnej temperatury. Wygląda na to, że czasami prędkość to wcale nic dobrego. Czekaj. Nie zamawiałyśmy kaktusa. Przecież to nawet nie jest jedzenie. Tak na marginesie jest strasznie kłujący. Bez kolejnego triku się z pewnością nie obejdzie.
Jak dobrze, że Emma jest taka pomysłowa. No, bez igieł wygląda jak coś jadalnego. Prawdopodobnie. Okropne paskudztwo mimo wszystko. Lili znalazła ciekawszy sposób. O, wydaje się, że nawet jej to smakuje. Lecimy dalej. Guma do rzucia to nie jakiś tam kaktus. To coś, co wszyscy kochają. Dziewczyny są zachwycone. Emma od razu otwiera pudełko. I dobrze, nie ma co przeciągać. Do dzieła! Wow, tylko spójrzcie na ten balon. To naprawdę coś. Ale Lili nie może tego tak po prostu zignorować. Bum! I po balonie. Emma wygląda teraz jak potwór. Ciekawe, co wymyśli z gumą Lili. Mniam, guma truskawkowa jest taka dobra. Emma nie może wybaczyć historii z balonem. Obmyśla więc chytry plan. Podczas gdy Lili z zapałem żuje gumę, Emma czeka, żeby zobaczyć, jak zakończy się ta runda. Oho! Nawet nie spodziewała się takiego finału. Szczęśliwego lotu! Smok, smok, smok! Ach, co za usteczka! Teraz w modzie są większe usta. A co powiesz na te? A te dodatkowo są jeszcze i przepyszne. Po prostu nie można się oderwać. Wow! I mają w środku coś, co wygląda jak syrop i chyba jest bardzo smaczny. Smaczny? Mało powiedziane! To jest jakiś kosmos! Ach, niestety miłość do słodyczy ma swoje konsekwencje. Teraz to nie Emma, tylko jakiś zabawny chłopak. To chyba wąsy we francuskim stylu, co? Lili pęka ze śmiechu, a Emma nie ma zamiaru tego tak zostawić. Dlatego z wściekłością rozrywa różową galaretkę, żeby nie tylko ona wyglądała głupio i śmiesznie. Teraz Lili jest cała w klejącym syropie, a Emma jest zadowolona ze swojej zemsty. Ciasteczka to zawsze bardzo dobra rzecz. Wyglądają apetycznie. Są przepyszne. Lili je uwielbia. Może ich zjeść nawet 100. Oczywiście trzeba jakoś urozmaicić tę zabawę. Emma połknęła haczyk. Oj, zamykanie oczu nie jest zalecane w tym wyzwaniu. Uff, Lili prawie została złapana na gorącym uczynku. Emma je ciastka z pieprzem i nic? Żadnej reakcji? Stop! Chyba pieprz zaczął działać. Myślę, że nie warto się obrażać. Wyszedł naprawdę zabawny żart. Wow, to coś niezwykłego. Zobaczmy, co to takiego. Okej, wygląda jak galaretka. Ale czy nią jest? Emma postanawia więc sprawdzić, co jest w paczce. Wygląda na to, że to będzie coś niesamowitego. To gigantycznych rozmiarów strzelający karmel. Dobra, trzeba zrobić taką roladę i po prostu się w nią wgryźć. Super! To są mega eksplozje! To jest takie dobre i zabawne. Lili chce zrobić to samo, co przyjaciółka. Tylko, że Emma nie chce, by wszystko poszło zbyt gładko. Troszkę się rozsypało. Jaka szkoda. Lili, raczej nie powinnaś być taka zachłanna. Stój, zaraz pękniesz. Bum!
Dobrze, że policzki są nadal na swoim miejscu. Uf, poszczęściło się. Emma, żart wyszedł trochę bokiem, więc myśl następnym razem, okej? Wow! Dobrze, kontynuujemy. Mamy tu coś ciekawego. To dopiero butelki. Niemowlęta od takich na pewno marzą. Ale dostaną je nasze zawodniczki. Ale picie ze smoczka, no, nie jest zbyt wygodne. Wow, Lili nie może więcej znieść tego naśmiewania się. Więc po prostu chwyciła butelkę i urządziła Emmie prawdziwy prysznic. Niech trochę ochłonie. A tu mamy kolę w dwóch kolorach. Różowa to zdecydowanie nowość. Ale zamiast różowej, Lili z jakiegoś powodu ma ochotę na najzwyklejszą kolę. I znowu Emma jest cała mokra. Ma tego dosyć. Może Lili też powinna się dowiedzieć, co to za uczucie. No, tak dla równowagi. Ojej, jest tak nudno, że w ogóle nie wiem, co robić. O, Suzy! Ciekawe, co ona znowu knuje. Najwyraźniej ma jakiś plan. Potrzebuje drabiny. Ojej, jak tu głośno i skąd się wzięło tyle kurzu? Wow! Gotowe! Wprowadziłam swój genialny plan w życie. Jest jeszcze lepiej niż na papierze. To moja wymarzona sypialnia. Suzy, po co to wszystko zbudowałaś? Żebym mogła mieć własne terytorium. Skoro tak, to ja też coś wymyślę. Ojej, jak tu dużo śmieci. Skąd one się wzięły? Chyba po prostu zapomniałem posprzątać. Co się dzieje? Skąd się wzięły te wszystkie papierki? Ała, moja głowa! Zak, co ty robisz? Dlaczego rzucasz we mnie tymi wszystkimi śmieciami? Wprowadzam swój plan w życie. No, jeszcze muszę go dopracować. Wygląda na trochę niedokończony, ale dobra. Zrobię to później. Spójrz, Suzy. Zrobiłem taki sam kącik jak twój. Oh yeah. Wielkie mi rzeczy. Nic nadzwyczajnego. Skoro Zak śpi, to podkradnę mu poduszkę. Co ty robisz, Suzy? To moje, oddaj to! Nie, nawet nie mam zamiaru. Wszystkie te poduszki są teraz moje. No i jeszcze czego? Akurat ta jest moja. Puszczaj, bo ją rozerwiesz! Już ją podarłem. Dobrze ci tak. Nie chcesz się dzielić? No to masz. Dobra, i tak mam dużo więcej poduszek od ciebie. Zabieraj to. Co zrobić z tymi strzępami? Wiem! Mam pomysł! I pyszny obiad gotowy. No, indyk wygląda niesamowicie, ale teraz go nie chcę. Wezmę tylko obrus i uciekam. Ups, wszystko zepsułem. No, trudno. Co tu się dzieje? Dlaczego na podłodze leżą talerze? Mój idealny obiad został zrujnowany. Dobra, muszę lecieć, pa! A ja muszę się teraz uspokoić. Moje nerwy są bardzo napięte. Jak dobrze, że mam pokój popyt. Pomaga mi się zrelaksować. Niesamowite. Hamak to genialne rozwiązanie. A teraz urządźmy imprezę zombie. Przerażające, prawda? Co to jest? Zak, chcę cię zapytać o to samo. Co to jest? Wygląda jak latający spodek. Też coś takiego chcę. Suzy, to jest najprostszy przykład. Ale nie wiem, jak go rozwiązać. Ojej, chwileczkę. Zobaczyłam coś, czego potrzebuję. Ej, nadal tu jestem. Podobnie jak ten przykład. Dziękuję za przypomnienie. Na pewno go rozwiążę, ale innym razem. Teraz potrzebuję tych kolorowych karteczek. Złodziejka, nie ujdzie ci to na sucho. Suzy, trafiasz na czarną listę. Dopadnę cię, łobuziaro. Gotowe. Dostaniesz nauczkę. Niesamowite, z tych karteczek wyszła tęczowa ściana. Jest przepiękna. Wygląda bardzo ładnie. Chyba Zak gdzieś poszedł. Świetnie, najwyższy czas na przekąskę. Dobrze, że moja lodówka jest zawsze pełna słodyczy. Zak, co ty robisz?
Jem czekoladę, nie widzisz? Trzymaj się z dala od moich słodyczy! Mam lepszy pomysł! Wezmę coś pysznego z automatu! Kurczę, nie mam pieniędzy! Co ja teraz zrobię? O, chyba coś wypadło! Tak, to KitKat! Wow, więc nie potrzebuję kasy! Spróbuję jeszcze kilku uderzeń! To działa! Słodycze sypią się jeden po drugim! Świetnie! No to kontynuuję! Cześć, czy chcesz mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Ups, to policjant, nie poznałem go od razu, chyba muszę już iść! Co ty robisz? Oddaj mi tę odznakę! Ups, przypadkiem mi wypadła! Muszę szybko zabrać automat, dopóki nie wrócił! Hurra, znalazłem moją odznakę! Gdzie się podział ten chłopak? To dziwne, nie ma też automatu. Kurczę, dałem mu uciec. No trudno. Powiedzmy, że dziś nie jest mój dzień. Muszę natychmiast udać się na odpoczynek do mojego sekretnego pokoju. Uwielbiam koktajle. Czuję się jak w raju. Jak tu fajnie. Niewiele zostało do zrobienia. Już prawie mam ten automat w pokoju. Brakuje mi tchu. Co to jest? Automat ze słodyczami? Dokładnie. A teraz jest mój. Jest 1000 razy lepszy niż twoja mała lodówka. Chyba muszę trochę odpocząć. Miłych snów. No dalej, naprzód. Uda nam się. Właśnie tak, wspaniale. Uwielbiam grać na konsoli, to świetna zabawa. Wow, konsola. To wygląda fajniej niż moje lalki. Zak, daj mi zagrać, ja też chcę. Stój, nie możesz przekroczyć tej granicy. Zak, przestań, to jest nasz wspólny pokój. Skoro tak, to wypowiadam ci wojnę. Wkrótce przesunę tę granicę. Co to jest? O nie, to bomba! Miłego lotu, Zak. Świetnie, teraz to ja mam joystick. No to zaczynam grę. Suzy w końcu dopięła swego. Jesteś wredna, wiesz? Wojna, mówisz? No dobra, przyjmuję wyzwanie. Auć, to boli. Kręci mi się w głowie. Nie trzeba było naruszać mojej granicy. Dałeś się nabrać, a masz. Specjalnie udawałam, że mnie znokautowałeś. Koniec z tobą. Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Co tu się dzieje? Dlaczego robicie tyle hałasu? O, widzę, że bawicie się razem, jak miło. No dobra robota. Teraz masz kłopoty, trzymaj się! Nasza walka się jeszcze nie skończyła. Trzeba wyrównać rachunki i dowiedzieć się, kto jest lepszy. Zobaczmy, jak radzi sobie wróg. Tak, widzę Suzy. Nadszedł czas na główny atak. Uwaga, nadchodzę i mam niebezpieczną broń. Suzy, radzę ci się poddać, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Właśnie tak, dopadłem cię. Ej, czemu milczysz? O nie, to fałszywka. Podsunęła mi sztuczne nogi, jak mogłem się na to nabrać? Niespodzianka, Zak. A masz, nie powinieneś był wchodzić na moje terytorium. Zostaw mnie natychmiast. Nic nie widzę. Zaraz się przewrócę. Mam cię. A właśnie, że nie. Ja już uciekłem. Ręce do góry, Suzy, poddaj się! Czy ty do mnie właśnie strzeliłeś? Już po tobie, koniec gry! Suzy, przestań, przestań! Musimy się uspokoić! Chyba troszkę przesadziliśmy. Zgadzam się, teraz nasz pokój nie wygląda dobrze. Może się pogodzimy? Dobry pomysł, sama chciałam to zaproponować. Suzy, spójrz, co za trafienie! Całkiem fajne, prawda? Masz ochotę na coś pysznego? Właśnie podjechała ciężarówka pełna smakołyków. Dziękuję, Zak, jesteś taki miły. Nie ma za co, Suzy. Dla ciebie wszystko. No to może zagrajmy razem. To jest takie straszne. Nie wiem, co nacisnąć. Dobra, raz kozie śmierć. Wybieram ten przycisk. Co to jest? Tu jest kolec. Mój Boże, jaki ostry! Monika już nacisnęła przycisk? Wow. Pomocy, jestem w pułapce! Wypuśćcie mnie stąd! A, to tak bardzo boli! Chyba jej się to nie spodobało. Myślę, że powinnam być ostrożna w wyborze. Nie chcę popełnić błędu.
Uf, życzę sobie powodzenia. Zaczynam. O, co to jest? Wygląda jak różowe futro. Wszystko jasne, nudy. Jakie tu wszystko jest piękne i miękkie. Wygląda ładnie, jak miło dotykać tych ścian. Super. Jakie to słodkie, fu. Oglądanie tego nie sprawia mi żadnej przyjemności. Ja spadam, pomóżcie mi. Oj, to bolało. Co to za hałas? Nie rozumiem. Co tam się dzieje? Cześć, Lili. Dzięki za złapanie mnie. Jak tu ładnie. Monika, jak się tu dostałaś? Nic nie rozumiem. Proszę bardzo, wszyscy wrócili na swoje miejsca. Tak jest lepiej. Kto tym razem zaczyna? Jeszcze nie zdecydowałam, co nacisnę. Dobra, niech będzie ten guzik. Monika, znowu jesteś pierwsza. No wow. Co tam jest? Mów szybko. Z tak ważną sprawą nie można się spieszyć. Zaraz tu coś wyczaruję. Zobaczmy, co my tu mamy. Wow, czarny banan, niesamowite. Auć, moja głowa, co to jest? Czarny banan? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Ojej, ale ich dużo! Mogłeś rzucać nimi ostrożniej. Mam nadzieję, że te banany są równie smaczne jak zwykłe. Myślę, że powinnam ich spróbować. Wyglądają całkiem nieźle. Pyszności, super! Tym razem dokonałam właściwego wyboru. Chciałabym, żeby tak zawsze było. Co to jest? Co to za skórki? Monika, to takie niegrzeczne. Przykro mi, ale nie mam co z nimi zrobić. Ostrożnie, o mało nie dostałem prosto w twarz. Zabieraj swoje resztki natychmiast. Przestań śmiecić, nie będę tego wszystkiego sprzątać. Nie wiedziałem, że jesteś takim niechlujem. Lepiej pójdę do Lili. Dzięki, ale jeszcze nie podjęłam decyzji. Myślę, że powinnam nacisnąć coś losowo i nie zastanawiać się nad tym. Cóż to była słuszna decyzja? Jesteś szczęściarą, Lili. Gratulacje. Dostaniesz wielki słoik różowej Nutelli. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby spróbować tego sam. Jestem pewien, że to jest pyszne. Tak, jest super. A teraz nadszedł czas, żeby oddać to prawowitej właścicielce. Przygotuj się na pyszny lunch, Lili. Czeka cię lada chwila. Co to jest? Dlaczego tak się klei? Ale ładnie pachnie. I lubię ten smak. Czy to Nutella? Szczęściara ze mnie. Smacznego. Jakie to uczucie? Podoba ci się? Tak, jest pyszne. Bardzo dziękuję. Wow, ale dużo Nutelli jest na podłodze. Jestem gotowa zjeść to wszystko. Fu, przecież jest brudna. Dziewczyny, zdecydowanie brakuje wam dobrych manier. Monika, prawie się przewróciłem. Skórki od bananów są wszędzie. Dobra, jedziemy dalej. No, kto tym razem okaże się odważniejszy? Chcę spróbować, choć wciąż się boję. Lili, czas podjąć decyzję. Weź się w garść, czas ucieka. Nacisnęłam, co to jest? Zaraz się o tym przekonasz. Daj mi kilka sekund na przygotowanie wszystkiego. A więc wybrałaś pyszny napój gazowany. Gratulacje! Sam bym chciał taki mieć, ale niestety muszę oddać ci każdą kropelkę. Fajnie! Bardzo mi się podoba. Smakuje wyśmienicie. Ale myślę, że to już wystarczy. Nie mogę tego zatrzymać. Wystarczy! Robi się tu zbyt mokro. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jestem cała mokra! Przestań! Cóż, wygląda na to, że to już koniec. Wreszcie! Myślałam, że nie wytrzymam. Muszę dojść do siebie. Nie będę ci przeszkadzać. Auć, moja głowa! Dlaczego z Lili zawsze coś jest nie tak? Ale to nie moja sprawa. Monika na mnie czeka. Już prawie wybrałam przycisk. Muszę się jeszcze tylko troszkę zastanowić. Dobra, mam, nacisnęłam. Czekam. Dobra robota, Monika. Tym razem dokonałaś właściwego wyboru. Zobaczmy, co dostaniesz. Jaki wielki burger! Gratulacje! Wspaniale! Chyba nie będziemy już potrzebować pokrywki. Szczerze mówiąc, ledwo mogę powstrzymać się od zjedzenia go. Burger ma jednak jedną wadę. Jest zimny. Wiem! Podgrzeję go palnikiem gazowym. Właśnie tak. To nie jest trudne. Trzeba tylko troszeczkę poczekać. Myślę, że świetnie sobie radzę. Najważniejsze to się nie spieszyć. Już czuję zapach ciepłej, pachnącej bułeczki. Niewiele zostało.
O nie! Burger jest spalony na popiół! Będę udawał, że tak miało być. Chyba nie zamierzacie mnie wydać, prawda? Monika, częstuj się, to dla ciebie. Świeży popiół. Fuu, co to jest? Nie mogę oddychać. Przestań, przestań! Jak sobie życzysz, i tak nie ma tu nic innego. Fuj, czuję się, jakbym wytarzała się w węglu. Muszę natychmiast wziąć prysznic, żeby to wszystko zmyć. To w ogóle nie ma nic wspólnego ze mną. I jak się macie, moje ptaszki w klatkach? W sumie to niezbyt dobrze, wybieranie jest takie męczące. Ale mimo to udało ci się, Lili. Super, już tu jestem. Przygotuj się na to, że dostaniesz to, na co zasługujesz. Nie bój się, spodoba ci się. Jest bardzo apetyczny. Ale to ciężkie. Prawie złamałem kręgosłup. Muszę dziś iść na masaż. Spójrzcie na tę ogromną porcję makaronu. Kurczę, już się zaczęło. Co się zaraz stanie? O, to makaron. Fajnie, niepotrzebnie się bałam. Smakuje wyśmienicie. Wreszcie mogę coś zjeść. Dobrze, że jest go tak dużo. Jestem naprawdę głodna. Ten challenge mnie wyczerpał. Muszę odzyskać siły. Cieszę się, że wszystko tak wspaniale się ułożyło. A, zupełnie zapomniałam dać ci pałeczki. Widzę, że poradziłaś sobie bez nich. Boże, jaki brzuch. To straszne. Jakie to pyszne. Jestem taka pełna. Teraz można chwilę odpocząć. O, zostało jeszcze trochę makaronu. Świetnie. Jak go dosięgnąć? Poproszę o dokładkę. Tego nie da się oglądać. To niesmaczne. Lepiej pójdę do Moniki. Nie ma potrzeby się spieszyć. Jeszcze się zastanawiam. Nie jest to łatwy wybór. Myślę, że zostanę przy tym przycisku. Jestem gotowa na wszystko. Miło to słyszeć. Bardzo odważnie z twojej strony. No to będziesz śmiała moje oko. Przerażające? Myślę, że jestem prawdziwym geniuszem zła. Uwierzyliście, że to moje oko? Ja tylko żartowałem. To oko żelkowe. Wydaje mi się, że w środku coś jest. Sprawdzę to. Tak, tam jest słodki syrop. Jest taki pyszny. Musiałem go spróbować. Super. Monika będzie zachwycona. Zacznijmy od nadzienia. Najważniejsze, żeby nie upuścić oka, jest bardzo ciężkie. Chyba coś się leje. Ciekawe, co to jest. Ładnie pachnie. To chyba słodki syrop. Fajnie, nie zatrzymuj się. Chcę więcej. To takie miłe uczucie. Nie masz pojęcia. Bardzo się cieszę, że dokonałam właściwego wyboru. Ups, nie dałem rady go utrzymać. Przepraszam. Jak się czujesz? Nic nie widzę. Zdejmijcie to ze mnie natychmiast. Co to jest? Muszę się temu przyjrzeć. Jest miłe w dotyku. Spróbuję. To żelek! Super! Zanurzę go w syropie. To świetne połączenie. Jestem szczęściarą. Uff, wygląda na to, że nic się nie stało. To dobrze, bo w przeciwnym razie miałbym poczucie winy. Boże, jak ona okropnie je. To wygląda po prostu obrzydliwie. Nie chcę na to patrzeć. Żelkowe oko jest takie ogromne. Starczy mi go na długo. Świetnie. A muszę nacisnąć jeden z tych przycisków. Tylko który wybrać? Nie mogę się zdecydować. Niech będzie ten czerwony. Mam nadzieję, że nie spadnie na nic ciężkiego. Nie martw się, Quentin, to nic takiego. Dostaniesz papier toaletowy. Jest miękki i lekki. Chwileczkę, muszę wziąć wszystkie rolki. Jest ich cała masa. W porządku, zaczynamy. Rzucam. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Zadałam sobie wiele trudu i wybrałam każdą rolkę specjalnie dla ciebie. Ojej, jak dużo papieru toaletowego. Po co mi to? W każdym razie nie jest to najgorszy z możliwych wyborów. Mam pomysł. Będę udawać, że jestem mumią. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Quentin chyba jest zadowolony. Możemy przejść do Lili. Jestem mumią powstałą z martwych. Obcy element w systemie. Trzeba go wyeliminować. Włączam tryb laserowych oczu. Co ty robisz? To ja, Quentin! Uff, ledwo udało mi się uciec. Papier spłonął. Tylko nie to. To mogło wywołać pożar. Dobrze, że już po wszystkim. Obcy element wyeliminowany. Możemy przejść do drugiego gracza. Naładuj baterię. Naładuj baterię. Już, już. Muszę podładować akumulatory.
Będziemy musieli troszkę poczekać. No to zaczynam. Podłączę przewody. Dobra, ładuję się. Myślę, że powinnam wybrać jakiś przycisk. Skłaniam się ku żółtemu. Boję się go nacisnąć. No dalej, Lili, weź się w garść. Gotowe. Dziwne, nic się nie dzieje? Akumulator prawie naładowany, niewiele zostało. No i proszę, gotowe. Muszę udać się do drugiego gracza. Lili, już idę. Czeka na ciebie coś ciekawego. Halo, czy ktoś o mnie w ogóle pamięta? Jestem już zmęczona naciskaniem tego głupiego guzika. Ile można? Nic się nie dzieje. Jest tam ktoś? Wow, co za determinacja. Jestem z ciebie dumna, Lili. Od razu dostaniesz kilka porcji wody morskiej i wodorostów. Co to jest? Dlaczego tu jest tak mokro? Nie miałam zamiaru brać prysznica. I kolejne. Czeka na ciebie dokładnie tyle porcji, ile razy nacisnęłaś przycisk. Zaraz się utopię. Wody jest tutaj za dużo. Wypuśćcie mnie. Wreszcie mogę odetchnąć. To takie miłe uczucie. Niepotrzebnie naciskałam ten przycisk tyle razy. Nie. Trzymaj, przyda ci się. Dzięki, to tak jakby znaleźć się na dnie morza. Coś w tym jest. Muszę poczekać, aż woda ustąpi. O, nie jestem tutaj sama. Jest tu mnóstwo pięknych rybek. No super zabawa. Czas rozpocząć drugą rundę. Nie popełnię więcej tego błędu. Nacisnę guzik tylko raz. O nie, to wyszło przez przypadek. Lili dokonała wyboru. Świetnie, jestem pewna, że będzie zachwycona tą pizzą. Pizza? Niesamowite, nie pomyliłam się. Wreszcie mam farta? Tak się cieszę, że szczęście się do mnie uśmiechnęło. Dziękuję. Proponuję dodać tartego sera. Na pizzy zawsze jest go dużo. Lili, proszę bardzo, to także dla ciebie. Częstuj się. Musisz nabrać nieco sił. Ser? Nie wierzę. Jestem prawdziwą szczęściarą. Nie przestawaj, to jest takie fajne. Z serem pizza wygląda jeszcze bardziej apetycznie. Nigdy nie widziałam nic bardziej pysznego. Jestem taka głodna. Dodam jeszcze więcej sera. Nie może się przecież zmarnować. Po prostu pozbieram to, co leży na podłodze. To niesamowite. Co to jest? To w ogóle nie przypomina sera. O nie, to szczur! To jest żywy szczur! Wynoś się stąd natychmiast! Dziwne, co to za hałas? Wypuśćcie mnie stąd! Wow, latający szczur! To niezwykłe! Nie martw się, Lili, zajmę się nim. No dalej, kochanie, ląduj. Nie pozwolę, by stała ci się krzywda. Spadochron nie będzie ci już potrzebny. Jesteś taki słodki i uroczy. Mam nadzieję, że ty i Lili zostaniecie przyjaciółmi. Biegnij do niej, na pewno się stęskniła. A ja idę do Quentina. Teraz moja kolej, a ja jeszcze nie dokonałem wyboru. No niech będzie zielony przycisk. Mam nadzieję, że kryje się za nim coś dobrego. Gratulacje, dokonałaś właściwego wyboru. Kolor zielony nie zawiódł. Dostaniesz całe wiadro gumy. Sama bym je przeżyła, ale nie mogę. Takie są zasady. To wszystko należy do ciebie. To coś różowego. Wow, to guma. Niepotrzebnie się martwiłem. Co za szczęście, świetnie. Jak dużo gumy. Mógłbym się w niej kąpać. Ale mimo wszystko ją zjem. Jest pyszna. Zrobię z niej balona. Wygląda super. Odlatuję. Potrzebuję więcej balonów. Urządzę balonową imprezę. Jestem pewien, że to będzie świetna zabawa. Już teraz czuć super atmosferę. Ale dużo balonów. Nie spodziewałem się tego. Balony? Quentin chyba postanowił nadmuchać wszystkie gumy. Cześć, dołącz do mojej balonowej imprezy. Czy tylko mi się wydaje, czy on próbuje uciec? O nie, nie pozwolę mu na to. Aktywacja trybu laserowych oczu. O nie! Co się stało z moimi balonami? Zostały zniszczone! Spadam! Cieszę się, że wróciłeś, Quentin. Lili i ja się za tobą stęskniłyśmy. Dobrze, że się nie rozbiłem. Szczęściarz ze mnie. Jakoś dziwnie wisisz głową w dół. Pozwól, że ci pomogę. Witaj z powrotem w domu. Cieszę się, że jesteśmy wszyscy razem. Moja głowa!
Wszystko dookoła się kręci i lata. Nadchodzi kolejna runda. Mam nadzieję, że do tej pory bardzo dobrze poznaliście zasady gry. O tak, już dokonałem wyboru. Dobra robota, to dopiero prędkość. Gra nabiera tempa, bardzo mi się to podoba. Quentin, mam dobrą wiadomość. Za swoją determinację dostaniesz pączki. Smacznego! Czy to pączki? No nie wierzę! Jak ich dużo! Nie mam wystarczającej ilości rąk, żeby je wszystkie złapać. Zacznę od tego. Pyszności dodały mi mocy. Sprawiają, że chce mi się śpiewać i tańczyć. Jestem taki pobudzony i pełen energii. Zjem je wszystkie. O nie, krztuszę się! Pomocy, nie mogę oddychać! Brakuje mi powietrza. Muszę natychmiast pozbyć się tego kawałka, który utknął mi w gardle. Quentin, czy nie mówiono ci, że nieładnie jest rzucać jedzeniem? Nie trzeba było mi tego oddawać. Fuj. No dobra, dokończę to. Już jestem, Lily. Teraz twoja kolej. Tym razem wybiorę coś z zamkniętymi oczami. Nie jest to takie proste, jak myślałam. Udało mi się. Ciekawe, co trafiłam. Jesteś mniej zdeterminowana niż Quentin, ale i tak będzie zabawnie. Szkoda, że tym razem nie masz szczęścia. Nie wiem jak ty, ale ja na pewno nie chciałabym skończyć pokryta klejem. Ale nic na to nie można poradzić. Co to jest? Co ty na mnie wylewasz? Czy to klej? O nie! To obrzydliwe i lepkie. Bądź silna, już niewiele zostało. O nie, moje ręce przykleiły się do tułowia. Pomocy, nie mogę się ruszyć. Ups, przypadkowo nacisnęłam kolejny przycisk. Tylko nie to, nie chcę niczego więcej. Wow, Lily chce się dalej bawić. To zaskakujące, ale okej. Cóż, czeka cię błyszczący brokat. Spodoba ci się. Nie w tej sytuacji. Przyklei się do mnie. Zaczekaj, wystarczy. Nie potrzebuję niczego więcej. Wyglądam teraz jak choinka. Co to ma być? A ja myślę, że ci pasuje. Błyszczysz i mienisz się. Wow, to wspaniale. Jesteś jak kula dyskotekowa. Dyskoteka? Super! Podkręcę głośniki do maksimum. Rozbujamy to miejsce. Ale ekstra. Wszyscy tańczą. Po prostu powtarzajcie za mną. Dacie radę. Świetnie. Dobra robota. Jeszcze raz. Dalej, nie zatrzymujmy się. Super impreza. Challenge dobiega końca, a ja wciąż boję się dokonać wyboru. Który z nich mam nacisnąć? Nawet nie wiem. Ciągle mam wątpliwości. No niech będzie niebieski. Co to jest? Mów szybko. Lily, jesteś taka niezdecydowana. Niestety tym razem jest to uzasadnione. Nie mam dla ciebie dobrych wiadomości. Fu, co tak śmierdzi? Nie mogę oddychać. Nawet oczy mi łzawią. Muszę natychmiast coś zrobić. Postaram się zastawić tę dziurę. Dobrze, że mam pod ręką korek. Tak, jest o wiele lepiej. Śmierdząca ryba specjalnie dla Lily. Dziwne, skąd się wziął ten korek? Nie rozumiem tego. To przeszkadza nam w kontynuowaniu challenge'u. Trzeba to naprawić. Ała, moja głowa, to boli. Wszystko pływa mi przed oczami. Teraz możemy kontynuować. Lily, łap swoją rybę. Tylko spójrz, ile jej jest. Co się dzieje? Dlaczego to tutaj wrzucasz? Nie chcę tych ryb. Nie chcę ich, niedobrze mi. Fu, nie mogę oddychać. Potrzebuję maski przeciwgazowej. Smacznego. O, jeszcze jedna rybka. Idź do Lily. Fu, nigdy się nie pozbędę tego smrodu. Muszę dokładnie wycelować. Gotowe, świetnie. O nie, tylko nie to. Mam rybę pod koszulką. Jak ją wyjąć? Nie mogę się jej pozbyć. Co robić? Nie będę ci przeszkadzać, Lily. Quentin jest już znudzony. Czas złożyć mu wizytę. Dobra, nadszedł czas, żeby dokonać wyboru. Dlaczego to takie trudne? Co za interesujący przycisk. Musi za nim się kryć coś niezwykłego. Masz całkowitą rację, ale zanim dostaniesz to, co wybrałeś, lepiej załóż kask. Kask? To bardzo dziwne. Ale skoro tak twierdzisz... No dobra, przynajmniej czuję się w pełni bezpieczny.
No to możemy zaczynać. Te ciasteczka trafią do twojego pudełka. Są pyszne, ale trochę twarde. Co to jest? To tak jakby cegły spadały mi na głowę. Dobrze, że mam na sobie kask. Przydał się. O, ciastka! Jest jedno całe i jakiś gwóźdź? Nie wiem, co to wszystko znaczy. To znaczy, że będziesz musiał wyciąć ciastko w ciągu 30 sekund. Przy okazji, zegar już tyka. Powodzenia! O, co nacisnąłem ten guzik? Nie uda mi się i przegram! Muszę się bardziej postarać, nie chcę zostać ukarany. Głupi gwóźdź nie działa, będę musiał wygryźć to ciastko. Wydaje mi się, że idzie mi szybciej. Dalej, Quentin, dalej! O nie, złamałem ciastko! Co się ze mną teraz stanie? Nie martw się, widziałam, że się starałeś. Ale to ci nie pomoże. O nie! To straszne, jestem cały mokry, co ty na mnie wylewasz? Co za obrzydliwa ciecz! Sam jesteś sobie winien, nie trzeba było przegrywać. Ogromny, kolorowy burger, normalnie nie wierzę. Mój też chyba jest okej, ale jakiś taki mały. Tak ci się tylko wydaje, to złudzenie optyczne. Zaraz się o tym przekonamy. Mój ma 3 centymetry, a teraz zmierzmy twój. Prawie 7 centymetrów, miałam rację. Podziel się ze mną. Jeszcze czego? On jest kolorowy, a ty nie możesz jeść kolorowego. O, zobacz, to jakiś ptak. Patrz, patrz. Kupiła to, a ja w międzyczasie się poczęstuję. Nie tak łatwo go ugryźć. Ale udało mi się. Znowu to robisz, Mary. To nie fair. Trzeba było się ze mną podzielić. To twoja wina. Nie dotykaj mojego burgera. Tort z różnokolorowych żelków. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wow! To spójrz, co ja mam. Góra czarnych pączków. Proponuję rozpocząć degustację. Jak dużo czekolady mają w środku. To niesamowite. Wygląda na to, że ktoś tu jest naprawdę głodny. Mary, a czy możesz tak nie mlaskać? Pokażę ci, jak jedzą prawdziwi arystokraci. Zacznę od ostrożnego ukrojenia kawałka. Może im nie poczęstujesz? Nie najadłam się. Sorry, ale to moje ciasto. Tak? No to zabiorę je siłą. Skoro tak bardzo go chcesz, to zabieraj wszystko. Dlaczego mnie uderzyłaś? Bo nie grasz fair. Czarno-biała Nutella. No całkiem nieźle. Moja wygląda zdecydowanie fajniej. To akurat nie ma znaczenia, liczy się smak. Jestem pewna, że w moim przypadku będzie rewelacyjny. Przekonamy się o tym już teraz. Jest niezwykła. Pospiesz się i posmaruj nią swojego tosta. Idealnie. Jak już mówiłam, jest pyszne. No to teraz sprawdźmy moją. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wygląda. Wow, to prawdziwa tęcza w słoiku. Rozsmaruję ją na toście. Robi wrażenie. Wygląda słodko. Ojej, tosty przykleiły mi się do rąk. Zaraz ci pomogę, chwileczkę. To tęcza! Niesamowite. To dobry znak. Nie jestem pewna.
bardzo zabawne, Mary. Naprawdę. Białe lody w czarnym rożku. Boskie połączenie kolorów i smaków. Nie widziałaś jeszcze moich lodów. Wow! To jest dopiero arcydzieło. Nawet nie pytaj, nie jestem gotowa, żeby się nimi podzielić. Więc użyję sprawdzonej metody i poczęstuję się siłą. Nie oddam, lepiej sobie daruj. Tylko nie to, przez ciebie nie mam lodów. Nigdy ci tego nie wybaczę, Mary. Nigdy. Nie znoszę łez. Muszę ją teraz rozweselić. Suzy, spójrz tutaj. Jestem teraz jednorożcem. Wyglądasz śmiesznie, Mary. Zadziałało. Jakie niezwykłe danie. Wow. Przypomina mi włoski makaron. Wow. A moje wygląda bardziej jak żelkowe robaki. Wow, tu jest coś jeszcze. Strzelająca posypka. Dodam jej od razu do dania. Teraz mogę spróbować. Tu jest tyle kolorów, że aż nie wiem, od którego zacząć. Jestem pewna, że jest pyszne. Wow! Tak, Mary, masz stuprocentową rację. Wydaje mi się, że posypka zaczęła działać, ale super! Czas, żebym i ja coś przekąsiła. Tylko najpierw dodam trochę przypraw do makaronu. Chyba przesadzasz z tym pieprzem. Wow! Spokojnie, lubię ostre. Jeśli będzie trzeba, to popiję mlekiem. No to próbuję. Ale ostre! Suzy, miałaś rację. Natychmiast potrzebuję mleka. O nie, rozlałam. To zaraz eksploduje. Głowa na swoim miejscu, skończyło się tylko na strachu. Ale na pewno zapamiętamy to na długo. Luksus tkwi w prostocie. To o mojej coli. Ale dlaczego ja mam tylko jedną puszkę, a ty masz ich tak dużo? Przestań narzekać, Mary. Zobacz, jakie to piękne. A moja puszka się nie świeci. Dość podziwiania. Czas tego spróbować. Mam specjalną słomkę na takie okazje. Wspaniale. Nie mogę przestać. Chcę pić więcej i więcej. To jeden z najlepszych momentów w moim życiu. Mary, a co tam jest? Zaraz cię urządzę. Chyba mi się przywidziało, przepraszam. No dobra. Czas ugasić pragnienie. Co się dzieje? Moja puszka eksplodowała. Pomocy! Wiedziałam, że to będzie świetna zabawa. Tak, to bardzo zabawne. Bardzo. Wreszcie dostałam coś w normalnym rozmiarze. A ty chyba masz pecha, Suzy. No przestań mi dogryzać, to nie jest fajne. Nie mogę się powstrzymać. KitKat jest genialny. Szkoda, że skończył się tak szybko. No dalej, otwieraj swoje maleństwo. Zobaczmy, co tam jest w środku. Najpierw trochę czarów. Wow! To się nazywa odpowiedni rozmiar.
znowu mnie przechytrzyłaś. Sorry, każdy ma jakieś asy w rękawie. Wow, jakie duże kawałki. Chyba potrzebuję czegoś specjalnego, żeby je pokroić. Piła będzie w sam raz. Uff, dobra robota. Tylko spójrz, ile tu jest warstw wafelków. Są takie delikatne. Wręcz rozpływają się w ustach. Już rano. Ale się wyspałam. I w domu jest tak ciepło. O, Suzy. Suzy, obudź się szybko. Czas wstawać? Tak dobrze mi się spało. Tu jest tak świeżo. Dzień dobry, moja droga. Dzień dobry. Oj. O nie! Przepraszam, Ted. Ja niespecjalnie. Ale ja jestem cały mokry. Czekaj. Od razu lepiej. Jest mi tak ciepło. Ciepło? Och, to parzy. Emma! Przepraszam, nie chciałam. Lepiej sobie pójdę. Chciałam tylko cię wysuszyć. Ech, przynoszę same nieszczęścia. Jakie to jest pyszne. Ja chyba też coś zjem. Niesamowite. Dosyć ciekawy sposób przygotowania. Tak, w lodowej panierce. Dokładnie tak, jak lubię. Na dzisiejszej lekcji czeka nas test. W którym roku to było? Sprawdźmy. Suzy, widzę cię. Ściąganie jest surowo zabronione. Ech. Już wiem. Wymyśliłam. Ojej, a dlaczego tu jest tak zimno? Co się dzieje? Skąd się wziął ten mróz? Nie rozumiem. Wystarczy. A i tu mamy prawidłowe odpowiedzi. Brrr, czułam się jak bryła lodu. I gotowe. No i co my tu mamy? O, wszystko dobrze. Dobra robota, dziewczyny. Tak, jesteśmy mistrzami. Oj, oj, Suzy. Emma. To boli. To okropnie. Musimy przyłożyć coś zimnego. Racja. Mogę ja spróbować? Proszę bardzo. Podgrzewamy. Wow, nieźle. Tak, i obiad gotowy. Wyszło pysznie. Tak, zgadzam się. Żelazko? Nie ma potrzeby. Ach, znowu te twoje sztuczki. Tak, coś niecoś potrafię. No i proszę, gotowe. Teraz możesz prasować. Emma, myślę, że za bardzo cię ponosi. Ojej, racja. No tak. Nie! Chwileczkę. Okej. Dobry pomysł. Myślę, że zaczyna się topić. Sprawdźmy. Ojej. A co się ze mną dzieje? Co, przykleiłaś się? Nie martw się, wkrótce się rozmrozisz. Au, au, to boli. Mój biedny paluszek. Emma, skaleczyłaś się? Tak, jak widzisz. Pomogę ci.
Wow, od razu czuję się lepiej. Proszę bardzo. Dziękuję. Co? Mój palec całkowicie jest zamrożony. Nic nie czuję. Ups, trochę przesadziłam. I co mam teraz zrobić? Dlaczego on tam poszedł? Nie, nie idź tam. Oj, płonę, płonę. To tak bardzo boli. Przepraszam, przepraszam, to był wypadek. Mam pomysł. Załóż to. Rękawica kuchenna. No, teraz możemy obejrzeć film w spokoju. Nie otwieraj drzwi! Nie rób tego! Czas na przerwę. Pyszności. Racja. Suzy, która rękę wybierasz? Tą. Co to jest? Ohyda. Znowu gorąca porażka. Co by tu porobić? Ted! Słyszysz mnie? Ted! Ted! Co za zabawne wideo! Chodź, pogramy w kosza! On w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Ted! Dosyć tego. Chwileczkę. Nie, to był zły pomysł. Co? Czekaj. Proszę bardzo. Trzymaj. Oj, oj, au, au, au. No dobra. Przynajmniej piłka jest ciepła. Hura. No to idziemy. Jakie fajne miejsce. Tak, też mi się bardzo podoba. Proszę, wasze sushi. O nie, nie potrzeba pałeczek. Ja też dziękuję. Jak sobie życzycie. Zaczynamy. Moje i moje. Ciepłe. Lodowate. Lody. Po prostu je uwielbiam. Tak źle jest chorować. Emma, chcesz trochę? Nie, nie mogę teraz. Mam pomysł. Zmieniłam zdanie. Wow. Mleczny koktajl. Wow. Ciepłe mleko na pewno nie zaszkodzi mojemu gardłu. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wow, tort. To takie słodkie. Najlepsze życzenia. Poczekaj. Najpierw pomyślcie swoje życzenia. Ted ma rację. Tak, pomyślałam życzenie. Hurra. Ups. No co? Jak to? Zdmuchnijmy to razem. Racja. Zaczynamy. Doskonały tort. Hurra! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jak wspaniale to wyszło. To świetne. Czemu tak po prostu siedzimy? Cierpliwości. Przygotowałam dla was coś ciekawego. Automat z gumami do rzucia. Widzę, że wam się podoba, więc do dzieła. Hej, Suzy, spójrz, co tam jest. Chyba
mam dla ciebie małą niespodziankę. Nic nie widzę, Zak. Co się stało z moimi kredkami? Nie szkodzi. Wiem, jak dodać koloru do mojego rysunku. Wow, to Skittles. Niezły pomysł. Wygląda na to, że mój plan nie wypalił. Chyba zupełnie o mnie zapomnieliście. A ja też mam w zanadrzu kilka sztuczek. Zobaczmy, co teraz zrobi Zak. Dziwne, moja kredka w ogóle nie rysuje. I ta też nie? Spróbuję pozostałych. Nie rysują. Jakby ktoś namydlił moją kartkę. Kończymy. Spójrzmy, co my tu mamy. Emma, całkiem nieźle, ale mało kolorów. Zak, nie wiem, co robiłeś przez ten cały czas. Suzy, twoja praca jest wspaniała. Gratulacje, maszyna jest twoja. Moje marzenie się spełniło, hurra! Teraz potrzebuję monety, żeby dostać gumę. Dobra, spróbuję bez niej. Ups, chyba trochę przesadziłam. To wyzwanie sprawiło, że trochę zgłodniałam. Dlatego nagrodą będzie coś bardziej sytego. Czekoladowa fontanna będzie idealna. Zgadzam się, to naprawdę super. Warto o to zawalczyć. Zacznijmy od wyeliminowania przeciwników. Gdzie się podziały moje okulary? Nie martw się, chcę je tylko troszeczkę odnowić. Trzymaj. Dzięki, Zak. Ale dlaczego ja nadal nic nie widzę? Jaki to jest kolor? Zdecydowanie nie ten, co trzeba. O nie, ja też nie mam odpowiedniej farby. Spróbuję zmieszać kilka. Zobaczymy, co wyjdzie. Ojej, całkowita porażka. Myślę, że idzie mi dziś całkiem nieźle. Pozostaje tylko dodać trochę brązu. I wezmę go prosto z fontanny. Sprytne posunięcie, Suzy. Jestem po prostu geniuszem. Dlaczego ja na to nie wpadłem? A teraz jest już za późno. Oryginalna praca, Suzy. Zak, to chyba jakaś abstrakcja, jak zwykle. Emma, twój rysunek jest całkiem niezły. Gratuluję, to ty wygrałaś. Naprawdę? Wspaniale! Idę do ciebie, moja czekoladowa fontanno. A gdzie ona jest? O, znalazłam, nareszcie. Co ty robisz, Emma? Degustuję. To jest takie dobre, że nie macie pojęcia. Spójrzcie tutaj. Oto najnowszy model tych ekstra tenisówek. Sama je przymierzę. Pasują idealnie. Jestem pewien, że te buty będą moje. Mam nawet szablon, żeby narysować je lepiej od dziewczyn. Wystarczy, że odrysuję swój but. Co to za smród? Nie mogę oddychać. Tylko maska przeciwgazowa mi pomoże. Od razu lepiej. Suzy ma rację, ten smród jest nie do zniesienia. Potrzebuję tlenu. To nie pomaga. Stop. Świetnie, już prawie skończyłem. Ale praca Suzy jest wyraźnie lepsza, a twoja, Zak, mnie troszeczkę rozczarowała. To dziwne, ale Emma chyba gdzieś przepadła. Dlatego, Suzy, no znowu wygrałaś.
zabieraj swoje nowe tenisówki. Dzięki. Ale wydaje mi się, że nie są do końca takie nowe. Skoro nie ma chętnych, to ja sobie je wezmę. Przed wami wspaniały dron. Ojej, marzyłam o takim od dawna. Właściwie to nie ty jedyna. Nawet nie licz na to, że tym razem mnie pokonasz. Zrobię wszystko, żeby wygrać. Jak na złość nic mi nie wychodzi. Głupi rysunek. Nie szkodzi, mam pomysł. Ja też. Suzy, podaj mi pędzelek, proszę. Jest taka naiwna. Nie powinnaś mi pomagać. Proszę, skąd tu się wziął odwrócony kubek? Zak, czy to twoja sprawka? Moja praca jest nieodwracalnie zrujnowana. Trudno, ale ja zdążyłem na czas. U mnie zostały tylko jakieś plamy. No to nie wygląda dobrze, przykro mi. Zak, ale twój rysunek wyszedł świetnie, dobra robota. Emma, a ty myślę, że patrzyłaś chyba na coś innego. Oczywiście to Zak wygrał. Yes, nareszcie. Dron leci prosto do twoich rąk. Super. Oj, dron wymknął się spod kontroli. Gdzie on leci? Wylądował na parkingu, więc jest mój. No dobra, Emma. To ty wygrywasz w takim razie. Kask ochronny jest tym, czego pragnie każdy sportowiec. No co tak patrzycie? Do roboty! On jest absolutnie genialny. Muszę go wygrać. Nie martw się, Zak. Nie mam ochoty na taką nagrodę. Ale mam pewien pomysł. O, chyba dostałam wiadomość. To od Suzy. To świetny pomysł. Proponuję, abyśmy wprowadziły twój plan w życie. Kończymy. Jestem gotowy. Dziewczyny, sorry, ale wasze prace są nie na temat. Zak ma rację. Jego rysunek jest najlepszy. Pogratulujmy zwycięzcy. Bardzo się cieszymy. Tak, tak. I ja już teraz gratuluję. Mój kask już tu jest. I nawet ma w środku niespodziankę. Muszę go przymierzyć. Fu, co za ohyda. To surowe jajka. Myślałyśmy, że ci się spodoba. Dziewczyny na pewno docenią kolejną nagrodę. Jaka piękna sukienka. Spójrzcie tylko, jak się błyszczy. Ja na pewno jej nie potrzebuję, więc mogę się zrelaksować. Tak jest, siedź spokojnie, nie wchodź nam w drogę. Postaram się wyobrazić sobie, że ta sukienka jest już moja. Myślę, że nie musisz, bo i tak nie zdążysz jej przymierzyć. Dodam trochę brokatu. A nadmiar zmuchnę. Jakie to piękne. Asia!
Emma, przez ciebie przypadkiem narysowałem sukienkę. Ale ja nie chcę tej nagrody. Suzy, nieźle, ale nie jest idealnie. Zak, naprawdę podoba mi się twój rysunek, jest świetny. A Emma wyraźnie przegrywa. No więc sukienka wędruje do Zaka. Zrobiłeś to specjalnie? No, zabieraj szybko swój prezent. Ale ja jej nie potrzebuję. Szkoda, bo ci pasuje. Co za wstyd. Kolejna nagroda z pewnością ucieszy każdego, ponieważ jest to zdalnie sterowany samochód. Przy okazji włożyłam do środka kilka czekoladek. Nieźle, prawda? O tak, podoba mi się. Jestem gotowy do walki. Możesz być bardziej ostrożny, Zak? Nie zrobiłam tego specjalnie. Zawsze wszystko psujesz. Będę musiała jakoś ratować mój rysunek. Myślę, że tylko pogarszasz sprawę. Samochód. Od dawna o takim marzyłam. Ale przydałby mi się większy model. Idealny samochód i idealna ja. To byłoby takie wspaniałe. Ale to tylko marzenia. Suzy, czas wracać na ziemię. No i proszę, wszystko przegapiłam. Przyznaję, to nie jest twoja najlepsza praca. Zak, super. Znowu mnie zachwycasz. Emma, no po raz kolejny tragedia. Znów jestem najlepszy, hurra! Możesz zabrać swój samochód. Chodź do mnie, mój piękny. Ej, a gdzie są kluczyki? Tutaj. Pa, muszę już lecieć. A dokąd ona się wybiera? W ekscytującą podróż swoim nowym samochodem. Myślę, że zasługuje na nagrodę i trochę smakołyków. Powodzenia, naiwniacy! Czekolada jest taka pyszna! Nie, Mary! Nie wkładaj palców do fontanny! Poczekajmy na słodycze! Co? Ale to kaktus! A ty co masz? To straszne! Nie bój się, Mary! Mam więcej szczęścia niż ty! To żelkowe oczy! To niesprawiedliwe! A mnie się podoba! Pachną tak aromatycznie! Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować! Oj! Zjem dwa naraz! Pyszne! Kolorowa żelkowa wstążka też jest super! A przy okazji, Mary, czy wiesz, że w żelkowych oczach jest nadzienie? Nie masz się czym chwalić. Włóż swoje żelki do fontanny i zjadaj je szybko, żeby mnie nie drażniły. No dobra. To będzie pyszne. Żelki i czekolada to moje ulubione połączenie. Szkoda, że żelki na patyczku się skończyły. Ale mam ich więcej. Mary, spójrz. Moje patyczki z żelkami zaraz zamienią się w czekoladowe. Jakie apetyczne. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi to zabierze. Mary już na mnie krzywo patrzy. Kate ma takie szczęście do słodyczy. Mogłabym jeść wiecznie te pyszności. Jeden żelek za drugim. Przecież nie da rady się zatrzymać. Dobra, Mary, skończyłam. Bo już widzę, że ślinka ci cieknie. A ty masz czekoladę na całej twarzy. To żaden problem. Sekundę i już nie ma czekolady. Chociaż jest na mojej ręce. Dobra, chyba czas spróbować tego kaktusa.
A jest taki kłujący. Może jak obleję kaktusa czekoladą, to nie będzie tak źle. Będę musiała to sprawdzić. Nie, nie dam rady tego zjeść. Spróbuję jeszcze raz wykąpać go w czekoladzie. Co robisz, Mary? Udało się. Spójrz na to. Wygląda jak lody w wafelku. Spróbuję. To jest pyszne. A najważniejsze, bezpieczne. Ani jednej kłującej igły. Mary, nie zapomnij, że wszystkie zostały w środku. Uważaj. Dobra, ostrzegałam cię. Co za uczta. Oj, coś kłuje mnie w usta. To kolce kaktusa. Zabierzcie je ode mnie. Mary, ostrzegałam cię. Dobrze, że mam ze sobą pensetę. Pokaż mi swój język. Zobaczymy, czy będę mogła ci pomóc. Ostrożniej. Mogłaś być ostrożniejsza, kiedy zdecydowałaś się zjeść kaktusa. Masz rację. Już po wszystkim? Wspaniale, dzięki, Kate. Nie ma problemu. Wow, banan. I słodka posypka. Wspaniale. Tym razem masz dużo więcej szczęścia niż ja. Surowa ryba? Nawet kaktus był lepszy do jedzenia, nie zazdroszczę ci. No to zaczynam. Co za apetyczny banan. Muszę go obrać. Teraz mogę zanurzyć w czekoladzie. Banan i czekolada to świetne połączenie. Wow. A teraz trzeba go obtoczyć w posypce. W ten sposób będzie jeszcze smaczniejszy. Wow, wyszło niesamowicie. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszny. Teraz już zawsze będę jadła banany z czekoladą. Już się skończyły. Ale mam jeszcze posypkę. Wiem, można ją wsypać do fontanny. Dzięki temu czekolada będzie smakować jeszcze lepiej. Jak fajnie. Wygląda niesamowicie. Wow, fontanna zmieniła kolor. Wspaniale. Jaka szkoda, że muszę w tą piękną fontannę wpychać obrzydliwą rybę. Okej, trzeba to zrobić prędzej czy później. Zanurzę się w czekoladzie, rybko. Wygląda dobrze. To jednak nadal surowa ryba. Tylko w czekoladzie. Dobra, próbuję. Szczerze mówiąc, to jest po prostu okropne. Smakuje obrzydliwie. Jest mi niedobrze. Współczuję ci, Kate. Jedyną rzeczą gorszą od surowej ryby jest surowa ryba pokryta czekoladą. Biedna Kate. Ma takiego pecha. Może jakoś poprawię jej humor? Wiem. Kate, trzymaj słomkę. Co mam z nią zrobić? A, wiem. To świetny pomysł, Mary. Można pić czekoladę prosto z fontanny. Uważam, że jest niesamowicie pyszna. Zgadzam się. Tyle, że czekolada w fontannie się kończy. Wszystko wypiłyśmy, Kate. Tak, i było niesamowicie dobre. Czy to kukurydza? Naprawdę muszę polać ją czekoladą? Chuba buba. Jest dobra taka, jaka jest, a z czekoladą będzie smakowała jeszcze lepiej. Ja pierwsza. Zdecydowanie mnie się nie spieszy. Zaczynaj. Zobaczymy. Apetycznie. Wleję czekoladę prosto do pudełka. Teraz zamknę i nim porządnie potrząsnę. Tak, żeby wstążka była cała pokryta czekoladą. Wow, wyszło świetnie. Teraz mam czekoladową gumę. Chcę spróbować. Wow, smakuje wyśmienicie. Włożę to wszystko do ust. Jest pyszne. A teraz czas na czekoladowego mega balona. Uwaga! Super, wyszło wspaniale. A to jeszcze nie wszystko, bo mam drugą gumę. Też ją włożę do fontanny. Zrobię to samo, co z pierwszą. Nalewam, potrząsam. I zjadam z ogromnym apetytem. Świetnie. Jak apetycznie to jesz, Kate.
Oj, balony też wychodzą świetnie. To prawda. A jak tam twoja kukurydza? Wciąż tu jest. Nawet nie wiem, jak ją zjeść. Dobra, zanurzę ją w czekoladzie. Może okaże się pyszna. Pachnie ładnie. Spróbuję. Nie jest to kaktus, ale nie jest to też hubabuba. A może by tak to troszeczkę zmodyfikować? W torebce mam palnik. Włączymy go i podgrzejemy. Jeśli dobrze obliczyłam, powinnam otrzymać pachnący czekoladowy popcorn. Spójrz na to, Kate! Okej. Smakuje wyśmienicie! Mamy popcorn, czyli możemy oglądać śmieszne filmiki. Wow, kulinarny challenge! Fajnie, uwielbiam to! Nigdy nie wiadomo, kto na końcu wygra. Wow, ja też uwielbiam popcorn! Podczas gdy Mary jest pochłonięta filmem, ja mogę go trochę ukraść. To bolało! Nie pchaj się bez pytania! Patrz, co za emocje! Dobra, jedz swój popcorn, chciwusko! Nie sposób oprzeć się tej czekoladowej fontannie. Jakie to pyszne! Nadchodzą słodycze! Mam ciastka Oreo, super! A ty co masz? Nie mam słodyczy, tylko kwaśne cytryny! Wyobrażam sobie twoją minę po ich zjedzeniu. Nie trudno to sobie wyobrazić. Może jak zanurzę cytryny w czekoladzie, to nie będą takie kwaśne. Chociaż to wątpliwe. Ale trzeba spróbować. Muszę to zrobić szybko. Nie, nadal jest kwaśne. Dlaczego mam dziś takiego pecha? Nawet nie wiem, co ci powiedzieć, Mary. Ja nie mam żadnych problemów. To sprawia, że mi jeszcze bardziej przykro. Dobra, cytrynki, wskakujcie do fontanny. Dam wam drugą szansę. Nie, nic się nie zmieniło. Nadal kwaśne. W porządku, muszę po prostu zjeść je wszystkie jak najszybciej. Kate, takich męczarni nie możesz sobie nawet wyobrazić. Masz rację. Od samego patrzenia na ciebie robi mi się niedobrze. Ostatni kawałek. Nie, już nie mogę. Mary, nie płacz. Trzymaj serwetkę, wytrzyj buzię. I będzie lepiej. Dziękuję, Kate. Jesteś taka miła. Mary, powiedziałam, wytrzyj buzię, a nie wydmuchaj nos. Trzeba to szybko wyrzucić. Czas na moje pyszne Oreo. Sorry, Mary. Nie mam czasu na zajmowanie się twoją histerią. Czekają na mnie pyszne ciasteczka. I chcę je szybko zjeść. Ale najpierw zanurzę je w czekoladzie. Ciastka w czekoladzie. Super kombinacja. To jest pyszne. Palce lizać. Chwileczkę. Mam pomysł. Trzeba wyjąć wszystkie ciastka z paczki i odpowiednio je pokruszyć. Tu właśnie przydadzą się ciosy karate. A teraz uderzenie głową. Świetnie. Nie zatrzymam się. Kate, wszystko w porządku? Absolutnie. Wpadłam na genialny pomysł. Do torebki z pokruszonymi ciastkami można wlać czekoladę. Wbić w nią patyczek i zamrozić. Domyślasz się, co wyjdzie? Myślę, że wyjdzie coś fajnego. Dokładnie, ale trzeba troszkę poczekać. Zresztą nie spieszy mi się. Świetnie, włożę je do zamrażarki. A teraz odmierzam czas. Super, czas wyciągać. Myślę, że się udało. Co zamierzasz, Kate? Zobaczysz. Chwytamy za patyczek i zdejmujemy opakowanie. Jak fajnie. Spójrz, Mary. Wyszły niesamowite lody Oreo. Jakie pyszne. A jeśli zanurzę je w fontannie, to smakują jeszcze lepiej. Wow. Czekolada z czekoladą. Takie pyszne, że nie można się oderwać. Kate, chyba masz kłopoty. Wszystko w porządku? Zamarzłaś? W takim razie będziemy musieli cię rozgrzać. Okryj się kocem. Te lody są takie dobre. Dzięki, Mary.
Cieszę się, że mogłam pomóc przyjaciółce. Kate tak apetycznie je. Pewnie i tak się nie podzieli. Częstuj się, Mary. W końcu mi pomogłaś. Ciekawe, co to jest? Wow, to pianki marshmallow. Ojej, to straszne. Jeszcze jak. Mam śmierdzący ser. Nie poszczęściło mi się. Mam pomysł. Pianki pomogą mi zatkać nos. Kate, pozbądź się tego sera jak najszybciej, bo się tu udusimy. Naprawdę muszę to jeść. Nie chcę. Jeśli zanurzę go w czekoladzie, to przestanie tak brzydko pachnieć? Myślę, że nic się nie zmieniło. W porządku, wezmę mały kęs. Fu, to obrzydliwe. Kto wymyślił ten okropny ser? Nadaje się tylko do karmienia myszy. Ohyda. Nie czuję się najlepiej. Fu, co za smród. Potrzebuję czegoś, co zniweluje ten obrzydliwy smak. Czekolada. Właśnie to, czego potrzebuję. Wspaniale. Oj, jestem cała brudna. Muszę znaleźć jakąś szmatkę, którą będę mogła wytrzeć twarz. Ej, Kate! To moja koszulka, a nie szmatka. Mogłaś się wytrzeć o swoją. To niegrzeczne. Wyszło niezręcznie. Mary, będziesz jadła swoje marshmallow? Racja, moje pianki czekają na mnie. Biorę pierwszy patyczek i zanurzam go w czekoladzie. Wspaniałe. Jakie to jest pyszne. Chcę więcej. Muszę jeszcze raz zanurzyć pianki. Pyszne. Nie można się oderwać. Mary jest takim apetytem. Ja też chcę. Przepraszam, Kate, ale pianki są moje. Co oznacza, że sama je zjem. Jedna za drugą. Smakują bombowo. Ojej, jedna pianka została na szczycie fontanny. Zaraz się nią zajmę. Nie tak szybko. Ach tak, zbliża się walka na miecze. A zwycięzca zje ostatnią piankę. I jestem nim ja. No to próbuję. To jest naprawdę dobre. Nie szkodzi, ja zjadłam resztę. Przy okazji zostały jeszcze dwie. Pachną wspaniale. Są pyszne. Mary, miałaś je w nosie.